Witam. Dzisiejszego wieczoru powstało takie radiejko na fale krótkie. Celem w ogóle tego radia było stworzenie takiego odbiornika dla początkującego, żeby jak najmniejszą ilość obwodów rezonansowych musiał wykonać. Ja tutaj naprawdę chaotycznie to wykonałem. Te obwody, jeden obwód rezonansowy, tylko wyłącznie. Jest to super heterodyna z po prostu z jakby to powiedzieć, na dwóch tranzystorach i na wzmacniaczu audio. Wzmacniacz audio jest to zwykły LM386. Tutaj jest głośność, potencjometr do niego wstawiony. No i radio powstało w 45 minut. Za pomocą, że tak powiem, wiertarki z wiertłem do drzewa, do kołków. Tutaj troszeczkę podfrezowałem, żeby mi wycinało kółeczka. Wycina kółeczka w ten sposób. Jak widać. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Jest kółeczko, można sobie poczynować, mamy punkt lutowniczy. I na zasadzie takich punktów lutowniczych złożyłem praktycznie cały ten odbiorniczek. Zamiast kondensatora dużego nastawnego wstawiłem 80 pico trymer. No i schemat, zamieszczę link do schematu pod filmem. Schemat wygląda w ten sposób. Tutaj B, już takiego nie stosowałem tranzystorka, tylko tranzystorek BF199. Tutaj BC547. Można dwa BC547 bez żadnego problemu, fale krótkie, to nie będzie żadnej straty. Sprawdziłem, przetestowałem. No i cóż, odbiorniczek SSB. Wszystko praktycznie to jest oto. Jest to generator, jak widać, dodatkowo z możliwością regulacji siły sygnału generatora. Napięcia są podane tutaj wszystkie, które powinny być. Od pierwszego strzału powinien zagrać ten odbiornik. I teraz tak, żeby pasmo 80 metrów wykorzystać, trzeba nawinąć 18 zwojów. Zresztą tutaj jest opis na dole. 18 zwojów i wstawić 560 pico, 660 pico kondensatorek w tej cewce. Tego kondensatorka w ogóle można nie używać. Tutaj trymer wtedy nie 25 pico, tylko trymer właśnie 80 pico. No chyba że chcemy pokryć tylko 1 MHz, nie? To wtedy robimy tak jak jest na schemacie i wtedy mamy tylko tam na przykład 3500 do 3800, nie? Czyli tam pół megaherca, nawet niecałe pół megaherca. Ale jeśli mają być to fale krótkie, wyrzucamy ten C3 i wstawiamy tutaj normalny kondensator nastawny. No i co jeszcze? I teraz tak, wszystko jest realizowane, to jest już jako wzmacniacz, jako demodulator w sumie AM, ponieważ tutaj jest filtr na dwóch kondensatorach, który filtruje nam wysokie częstotliwości. Tranzystor robi jako wzmacniacz, jako generator, tutaj z tymi kondensatorami jest wymuszenie po prostu jako oscylator. I teraz tak, jako wzmacniacz wzmacnia nam sygnał z bazy na, jak widać, pobrany sygnał dalej jest z kolektora, bo emiter jest wykorzystany jako generator. No i dodatkowo siłę, właśnie tak jak mówiłem, tutaj jest 10 kΩ na bazę, regulujemy napięciem na bazie, czyli napięcie C od 0 do 0,85 V. Bardzo prosta konstrukcja i odbiera fale krótkie. I praktycznie na kawałku przewodu odbieram no, fale krótkie, nie?
Czym większa antena, oczywiste, że będzie lepszy ten. I co dalej? Teraz tak, tutaj 18 zwojów, a tu później nawiniamy, zależy jakie chcemy uzyskać pasmo. Jeśli chcemy uzyskać fale krótkie, takie radiowe jak ja, to nawijemy tutaj 30, od 30 do 37 zwojów. Cewka na karkasie od telewizora, 7 mm z rdzeniem. Rdzeń praktycznie obojętnie jaki. Znaczy od starych telewizorów ceweczka. Po prostu jeśli nie będzie, będzie inna przepustowość tego rdzenia, to możemy go troszeczkę wykręcić, nie? Nawijamy, zaczynamy cewkę nawijać od spodu i nawijamy najpierw 18 zwojów, a potem nawijamy nad tym wszystko w jednym rzędzie 30 zwojów L2. Jeśli chcemy uzyskać pasmo amatorskie 80 metry, nawijamy tutaj 56 zwojów. Zwój przy zwoju ciasno i to ma wejść wszystko na karkas o długości 2,5 cm. No 3, nie 2,5 cm, 2,6 cm. I to by było tyle. I jak widać, radyjko fajnie gra. Wszystko. Ja tu zasilam z baterii, żeby z zasilacza nie było z burków. To sobie wykorzystałem stare baterie od laptopów. Tutaj możemy sobie zrobić głośniej. Możemy sobie kondensatorkiem się dostroić. O ile nam to się uda. Ja w tej... Aha, do fal krótkich odpinamy ten kondensator 660 pico. Ja tu odpiłem go od masy. Testowałem. Można wstawić 470 pico i wtedy spróbować dostroić się do wyższych częstotliwości. Tu właśnie siłą wzmocnienia możemy sobie wyregulować właśnie górną i dolną, tak jakby przesunięcie górne, dolne wstęgę, nie? Czyli jeśli wzmocnię sobie bardziej w prawo, to będę odbierał LSB. I na przykład stacje w AM-ie będą brzmiały trochę inaczej. O. Jest takie... Praktycznie nie usłyszymy stacji w AM-ie. Coś tam niby słychać, ale bardzo ciężko jest się wstrzelić w stację. Zmniejszamy. O. Zmniejszamy sobie poziom tego sygnału. I mamy modulację AM, nie? Amplitudy już teraz cała się mieści. Jeszcze ten gwizd taki słychać, ale... No. Przeholowałem z tym. Możemy sobie jeszcze długość anteny wyregulować, nie? No i na przykład w Polsce odbieramy z Kanady program. A częstotliwość tutaj sobie podłączałem pod ten generator, pod emiter pierwszego tranzystora. I teraz musimy dać większą moc, bo mój miernik częstotliwości nie wykrywa takiej małej mocy. No w tej chwili odbieramy stację na 9488. Jak damy do końca, to... Naprawdę polecam konstrukcję dla tych, którzy chcą się pobawić z radiem na krótkie fale.
bardzo prosta konstrukcja. Wykonałem to praktycznie w 45 minut ze wszystkim. Dłużej teraz już gadam pewnie do tej kamery niż było pracy nad tym. Schematik, jak już mówiłem, schematik zamieszczę link pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Tak to odbiera. Tu obok jeszcze jest jakaś jedna stacja, ale... Też chińska. Zbiornik ma naprawdę bardzo wąskie pasmo. Zaraz wykonam jeszcze jedną taką setkę na 80 metrów i może jeszcze zademonstruję w przyszłości.